I dobra, dobra, mamy prawie 19, moi drodzy, tak więc wracamy. Wracamy do naszej rozgrywki w Stellaris. Czyli jesteśmy w tej chwili, widzimy naszą zwycięską flotę. Naszą zwycięską, częściowo zmodernizowaną, bo wzmocnioną przez nowo zbudowane posiłki. Flotę, która odniosła, która starła w pył flotę naszych wrogów. Tu mamy m.in. nasze lotniskowce, bardzo duże, zbudowane na kadłubie pancernika. Nasze myśliwce. Tak, czyli... Tak, pokonaliśmy tutaj flotę wasala Savix Castów oraz także resztkę ich floty. I czekamy na koniec tej wojny. No, mamy 100% zmęczenia wojennego po obydwu stronach. Nasi przeciwnicy mieli 100% zmęczenia wojennego już od dłuższego czasu. Tak więc nie wiem, na co czekamy. Ja nie mam żadnego wpływu na zakończenie tej wojny. Ona jest prowadzona przez Zjednoczone Systemy Mendjeti. Nie wiem, być może oni... Bo wojna się zakończy status quo. Czyli oni by stracili być może jakieś systemy. Być może oni czekają na to, żeby odzyskać wszystko. No zobaczymy. A my jedyne co chcemy, to chyba te trzy systemy tutaj. Żeby mieć troszkę zabezpieczone przedpole. Bo tutaj... Ta brama starożytna prowadzi, przypominam, do naszej stolicy. Czyli w naszym strategicznym interesie jest to, żeby troszkę nabrać tam terytorium i oddalić potencjalnych wrogów od naszego głównego systemu. Też przypominam, że mamy tego wytresowanego, ale jeszcze niedorosłego kosmicznego smoka, który siedzi na naszej siedzi na naszej stoczni w tej chwili. Tak więc zobaczymy, no to jest... Mamy to także w naszym arsenale, tą kosmiczną bestię, która nie wiem na ile jest potężna, ale wydaje mi się, że jest całkiem... Powinna być chyba całkiem silna. Dobra. Okej, okay, ogarnijmy szybko sytuację. Czyli mamy troszkę bezrobocia. Na Mentorze Prime oczywiście to jest nasza jedyna planeta naukowa, tak więc ulepszamy nasze laboratoria badawcze. Borbagon Prime. Okej, tu widzę, że troszkę tych egzotycznych materiałów. Czego nam brakuje najbardziej? A, ulepszmy stolicę najpierw w sumie. I Bistramar Prime. Tu jakiś dystrykt. Powiedzmy miejski i być może zrobimy z tego nową planetę hutniczą w sumie. Troszkę więcej stopów powinno się przydać. Jak bardzo jest w tyle YouTube? Dość mocno. Jest dość mocno w tyle. Okej, okay, kolejna rzecz. Handel. Handel, ponieważ nie ściągamy całości handlu, jak się okazuje. Ale, co ciekawe, możemy wykorzystywać w tym celu bramy. I tunele czasoprzestrzenne. Tak więc, jak widzicie, handel stąd idzie do mgławicy L i dopiero potem idzie tutaj. Mamy także w tej mgławicy L troszkę handlu, który moglibyśmy zebrać. I mamy tutaj stację kosmiczną. W tym terminal Egress. Czyli zbudujmy tam węzły handlowe, ściągniemy ten handel, który przełoży się na odrobinę jedności i kredytów. Czyli to jest to. Dwa węzły handlowe. Co my tu mamy? Efi, o cholera, wielkie dzięki za hojną donację. Drobne podziękowanie za pracę i wysiłek w content, który tworzysz w 2014 roku. No już dawno, nie? Przekonałeś mnie serią KSP do suba. I tak zostało do dziś. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że się troszkę od tego czasu rozwinąłem. Te moje początki no nie były, jak teraz spojrzę, nie były idealne, ale no, mam nadzieję, że jest lepiej. Okej. Okay. Czyli to jest zbudowane. Też przypominam, że będziemy mogli wydobywać ciemną materię, która znajduje się w pobliżu czarnych dziur. Już chyba nawet jest zlecenie dla naszego statku konstrukcyjnego. Tak, aby to zrobić, czyli spoko. I tak, mamy także troszkę handlu tutaj, z którego nie korzystamy w tej chwili, nawet całkiem sporo. Czyli chcemy to dołączyć do naszego głównego szlaku handlowego. Okej, mamy tu stację Risor. Jak to wygląda w tej chwili? Czyli tu mamy ochronę. Chyba rozbudujemy najpierw tą stację Risor do większych rozmiarów i dopiero potem będziemy dalej coś kombinować. Tak, ulepszymy to do
Gwiezdnej Fortecy. Poza tym, że przedłuży to nasze szlaki handlowe, no to też by spowolni potencjalnie wroga. Dobra, czyli to jest ogarnięte. Potem do tego wrócimy. Odkryliśmy nową technologię, zaawansowane dopalacze. Spoko. I nowa... co teraz? Okej, Cytadela, czyli kolejny, ostatni już chyba poziom baz gwiezdnych. Habitaty orbitalne, czyli moglibyśmy kolonizować próżnię kosmiczną, tak naprawdę. Czyli tworzyć kolonie nie na planetach, ale nie ma takiej potrzeby, bo mamy wciąż sporo planet, które możemy sterraformować i zasiedlić, więc nie widzę takiej potrzeby. Roboty. Tak za bardzo nie używaliśmy robotów, produkujemy je tylko na jednej planecie. Ale odpracujmy to. To nie, zbyt długo nie potrwa. Czyli powinno być ok. Dobra, czyli to ogarnięte. Jedziemy dalej. Widzę, że widzów troszkę ubywa, ale... no tak zawsze jest, jak seria jest troszkę długa. To przeważnie tak się zdarza. Czyli czekamy na koniec tej wojny. Tej kurde, która już trwała... od dwóch streamów trwa chyba. O, ok. Wojna właśnie się skończyła. Zobaczmy. Okej, wojna zakończyła się tylko naszymi zdobyczami terytorialnymi. Czyli zdobyliśmy te trzy systemy oraz jedną planetę. Nie, co? Planetę? Tu jest planeta? Co to? Aha, okej, to są ploty transportowe. A tak, a zdobyliśmy tutaj, była kolonia Savixcastów. Niewielka, niewielka placówka Savixcastów. Tak, czyli mamy tutaj tylko dwie jednostki populacyjne. Nie, cztery. A nie, to nie są nawet Savixcastowie, to są Czyrni. A i to jest planeta, która nie jest dla nich odpowiednia. Oni preferują te grobowe światy. Nie wiem, co Savixcastowie myśleli, że ich tu zasiedlili. Czyli mamy w tej chwili tutaj troszkę niezadowolonych ludzi. Okej, brak domów. Okej, to jest główny problem. Mamy tu silną, a niską grawitację. I niestabilną tektonikę. Okej, ja mógłbym... mógłbym ulżyć tym kolonistom Czyrni, przysyłając tutaj nowe baole i terraformując ten świat na gajański. A na razie poczekamy, zbudujmy im jakieś dystrykty mieszkalne, które być może ucierpiały w czasie wojny. Rozrywka jest. Okej, dobra. To jest na razie jedyne, co zrobimy. Czyli mamy nową kolonię. Być może zrobimy z tego kolonię hutniczą. Stwórz z tego kolonię karną. Chyba jeszcze nie mogę, chyba jeszcze nie opracowałem tej technologii, szczerze mówiąc. Ale dobra, w końcu możemy wrócić naszymi flotyllami do naszej bazy i ulepszyć okręty. Bo przypominam, że przysłaliśmy tutaj nowoczesne okręty w formie posiłków. Ale stara część floty nie była ulepszana w ogóle, czyli to na pewno będziemy chcieli zrobić. Okej, dobra, spoko. Tak, czyli... a, to ciekawe. Okej, czyli Mendżeti zachowali wszystko. Najwyraźniej Hedarowie nie mieli roszczeń. I tylko my podbiliśmy to. Dobra, spoko. Okej, Savixcastowie wciąż mają pozytywne relacje z Maddasuranami. Czyli mamy tutaj układ naukowy. I właśnie, kolejna rzecz... moi drodzy, nasza federacja już na tyle długo jest całkiem stabilna, że weszliśmy na czwarty poziom właśnie tejże federacji. Czyli zobaczmy, jakie są efekty. Po pierwsze, mamy licencjonowaną produkcję wewnątrz cywilizacji, które wchodzą w skład naszej federacji. Czyli federalne porozumienia naukowe są bardziej skuteczne, świetnie. Naukowa mobilizacja. A, właśnie, kiedy nadejdzie końcowy kryzys, który będzie groził całej galaktyce.
no to nasi naukowcy federacyjni wezmą się w garść i będą 20% szybciej opracowywać technologię. I mamy także federalnych emisariuszy, czyli dodatkowi emisariusze. Każdy członek naszej federacji go zyskuje. Tak, mamy negatywne zwarcie, czyli tego dodatkowego emisariusza możemy tutaj przysłać. Powinniśmy mieć jednego... Dobra, weźmy jednego z galaktycznej społeczności. Tak, żeby zahamować spadek tego. A, ślimaki, tak. Tak, mamy też nasze tutaj floty inwazyjne z mega ślimakami. Czy ja chcę je trzymać? Wiecie co, będziemy trzymać w rezerwie troszkę ślimaków. Ja nie będę ich rozwiązywał. Wróćmy z nimi na mentar. I będziemy je trzymać w rezerwie. Tak na wszelki wypadek. Dobra, okej, statek naukowy, który nie ma nic do roboty. A, jest tu uwięziony. Okej, rozwiążmy go. Tak, bo... Te cywilizacje nie pozwalają na transfer. Dobra, wpływów mamy całkiem sporo. Też jesteśmy w tej chwili całkiem silni. Jeżeli spojrzymy tutaj na porównanie, to jesteśmy na miejscu piątym. Za Tendrakianami i Ionus Kernel, czyli Tendrakianie już nie mają takiej miażdżącej przewagi, jeżeli chodzi o flotę, i możemy ponownie zrobić z nich rywala. Tak. Bo przez jakiś czas mieli na tyle potężną flotę, że byli zbyt silni, abyśmy mogli ich za rywala uważać. Dobra. O, dobra, nasza administracja jest tylko odrobinę, o jeden punkt rozciągnięta przez te ostatnie nabytki. Ale dobra, pierwsza wojna i wygrana. To więc spoko. Kamuflaż, witam. Witam też kolora prusza. Dobra. Dobra, jak tam? To powinno za chwilę wzrosnąć. Niewiele brakuje do... I tak, okej. Prezydentem jest teraz Ionus Kernel. Ja, właśnie, ja zmieniłem kadencję na 20 lat? Chyba tak, nie? A, federacja rozbudowana na maksa. Tylko jakoś dziwnie rozproszona. To powinna być jedna, może dwie floty? A nie, 10 lat cały czas, okej. O, dobra, moglibyśmy teoretycznie zmienić kadencję na co chcemy. Ale jeżeli mielibyśmy wydłużyć kadencję, to dopiero wtedy, kiedy my będziemy prezydentem, nie? Tak mi się wydaje. Ptaki śpiewają, tak, no ale no, co ja na to poradzę? Tak, czyli moglibyśmy też wprowadzić wysoki poziom centralizacji. Mandasurianie są za, Mengeti także, Ionus Kernel przeciw. To ciekawe. I to pozwoliłoby nam na... Tutaj jakieś opcje. Na przykład mamy tutaj sukcesję. W tej chwili w naszej federacji prezydentem jesteśmy na przemian. Czyli każdy ma swoją kolej. Losowo, okej, nikt nie jest za. Wyzwanie. A, czyli każdy członek federacji by przysyłał śmiałka i nie wiem, jakiś pojedynek albo... Test intelektu. I mogłoby być tak, moglibyśmy to wprowadzić teoretycznie. To i to. Czyli najsilniejszy. Najsilniejszy, czyli ten, kto ma największą wagę dyplomatyczną, byłby prezydentem. Czyli w tej chwili byli to byśmy my. Tak, bo miażdżymy tutaj wagą dyplomatyczną innych członków federacji. Czyli gdybyśmy to wprowadzili, to byśmy rządzili tą federacją tak naprawdę... Cały czas, jeżeli by się nic nie zmieniło. Tylko no niestety, oczywiście, naturalnie, nasi członkowie naszej federacji są przeciw. Nie wiem, czy bylibyśmy w stanie ich przekonać. Okej, każdy może budować flotę federacyjną, to może być. Poddani nie mogą dołączyć, to jest poprawnie. Głosy, ze względu na wagę dyplomatyczną, to jest spoko. Wypowiedzenie wojny, czyli jednogłośnie musi być. Okej, moglibyśmy zrobić, że większość decyduje, ale na razie nie planujemy wojny. Jeżeli będziemy planować wojnę, to wtedy będziemy mogli to dać. Zapraszanie nowych członków, większość może być. Tak, tutaj właśnie, moglibyśmy sprawić, że te dwie rzeczy, wypowiadanie wojen i zapraszanie nowych, prezydent by decydował. O, co ciekawe, Ionus Kernel są za.
Bo są prezydentem, no tak. To dlatego. A, ciekawe, czyli kurde, no moglibyśmy sobie naprawdę zapewnić niezłą władzę nad tą federacją. Tylko nie wiem, czy to jest możliwe. Dobra, nie będziemy tego zmieniać. Idziemy dalej z koksem. Śpiew ptaków lepszy niż szczekanie zwariowanego psa. No niestety ten pies cały czas tam jest. Ja w sumie nawet się zastanawiam nad kupnem takiego głośnika na ultradźwięki, który wykrywa szczekanie i jeżeli ten pies szczeka, to się aktywują te ultradźwięki. Ludzie tego nie słyszą, psy tak. Czyli to w teorii miałoby zniechęcić tego psa do szczekania, ale nie wiem, czy to coś da. Okej, planetarny generator pola siłowego, który chroni przed bombardowaniem. Nie wiem, czy tego czy potrzebujemy, bo to jest jeden slot budynku. Lepiej mieć chyba potężną flotę, która nie dopuści wroga. Okej, tu już mamy naprawdę późne technologie. Też moglibyśmy budować bramy. Ale nie, weźmy lasery gamma na razie. Kolejny poziom laserów. Bardzo szybko pracujemy nad tymi technologiami. No i w dziedzinie fizyki to jesteśmy chyba najbardziej w tej chwili do przodu. Tak nie wolno, ale ten pies jest strasznie głośny i po pierwsze to jest kłopot na streamach, ale też problemy ze snem. Ja mam zatyczki do uszu, ale to okej, dobra. Wywołaliście wilka z lasu tym tematem. Zaczynasz czekać. Okej, jak tam to noszą floty? Czyli muszą tu dolecieć do tej bramy i wtedy wrócą. Rozbudowałem też bazę gwiezdną na drugą montownię statków. Tak, coś takiego robiłem. Tylko już nie pamiętam, która to była. Gdzieś tu? Czy tu? Fregor? Tutaj, Fregor. Okej, to mnie. Czyli to ma być nowa stocznia. Dobra, rozbudujmy to do kolejnego poziomu i tak, tu będzie nasza druga baza i stocznia. Małymi kroczkami przejmuj władzę w federacji. Znaczy pierwszym krokiem chyba byłoby to, żebyśmy stali się prezydentem. Poczekamy na naszą kadencję, tak mi się wydaje. Okej, zobaczmy jak tam ta kolonia czyrni. Czyli czy jeżeli zbudujemy im domy, czy się poprawi, czy ustabilizujemy troszkę sytuację. Tryglaw mówi, żeby już atakować te kosmiczne potwory. Jesteśmy wystarczająco silni? Być może się skonsultujemy z kuratorami i zobaczymy, bo tak, mamy na obrzeżach naszej przestrzeni kilka potężnych kosmicznych potworów i jeżeli je pokonamy, to może być ciekawie. Na przykład to. Ja jestem ciekaw, czy warto to robić. Czyli mamy tutaj starożytny skarbiec, grobowiec, nie wiem jak to nazwać, forteca, bardzo potężna forteca, która być może kryje jakieś skarby. Ale oczywiście, jeżeli byśmy ją zniszczyli, to wtedy Prikiti tutaj by na nas ruszyli. Czyli nie wiem, czy warto. Jeżeli szczeka, jak jest cisza nocna, to można zgłosić? Nie, nie można. Nie, nie, nie. Okej, prowadzimy chyba gdzieś wykopaliska w końcu. Zobaczmy. To jest... Które to jest wykopalisko? Okej, czyli równiny na tej planecie pokryte są jakąś warstwą pyłu. Czyli to są szczątki roślinności, która została spalona i wysuszona z nienaturalnie szybką prędkością.
O, i pod spodem wykryliśmy jakieś jaskinie. Dobra, kopmy dalej. Nie ściągam handlu skądś tam. Aha, tu? Okej. Okay. Tak, nie, jak handel jest do ogarnięcia. O, właśnie, tutaj. Tu tracimy kosmiczne ilości handlu. A, bo ja zlikwidowałem węzły tutaj, w mentarze. Zrobiłem mega stocznię. Okej, okay. Czy wystarczy ulepszenie jakiejś innej stacji? Tylko nie mam tu w pobliżu za bardzo stacji. 3, 4, gdyby były 4. A nie, ale to będzie stocznia też. To jest stacja? Nie. Okej, walnijmy nową stację tutaj. Jak tam limit? Okej, jeszcze dwie stacje możemy dać. Tak, bo nie chcę. Mentar tam ma mieć tylko stocznię. Czyli walnijmy jedną niewielką stację, powiedzmy tu. Ale tak, tu tracimy naprawdę bardzo dużo handlu w tej chwili. Nie atakuj, dopóki nie będziesz miał siły floty 40 tysięcy. Ja myślę, że to jest do zrobienia. Być może nawet dzisiaj. Okej, okay, droidy. Czyli moglibyśmy tworzyć armię droidów i mieć robotników. Troszkę lepszych niż te nasze obecne roboty. Tylko tak jak mówiłem, używamy tego na bardzo małą skalę. Okej, okay, moglibyśmy je ulepszyć. To weźmy to i ulepszymy troszkę roboty być może. Tryglaw, tak, na północy też mamy bestie. Mamy tego pożeracza gwiazd. Starożytnego wieloryba kosmicznego. I jeszcze coś było? Tu jest jakiś robot, ale to jest Mandasurian praktycznie. Okej, dobra, zobaczmy jak tam sytuacja. 47. Tak, ta zamieszkiwalność to jest problem. Czy warto to terraformować? Okej, weź, dajmy to policję, żeby troszkę ustabilizowała sytuację. Stan wojenny? Nie, chyba nie ma. O. Okej. Odważni Atalidowie przybywają, aby odwiedzić nasze systemy. A, chcą nas ocalić przed tym, żebyśmy nie stali się zbyt bogaci i grubi. Okej, czyli to jest szantaż, okej, czyli kosmiczni nomadzi chcą na nas najechać. Chcą trybutu. I chyba zapłacimy, kurde, mamy tyle minerałów. Okej, wydaje mi się, że to 1500 minerałów jest warte uniknięcia złupionych systemów i być może strat w walce. Czy spróbujemy oswoić inne smoki? Nie wiem, czy to jest możliwe. A tu mamy jednego, ale to jest nie w naszej przestrzeni. Aha, okej, okay. Cały czas mamy bezrobocie. Gniazdo Lirci. A, robot, okej, okay, robot. Dobra, zatrzymajmy produkcję robotów. Czy ja mogę to zrobić? Czy oni nie wprowadzili przypadkiem takiej opcji? A, jest. Kamuflaż, wielkie dzięki za podarowanie suba Masteru. Wielkie dzięki. Może zrobimy emotkę ze strzałką w dół, regres? A, kiedy byśmy tego używali? Zawsze przeważnie mamy progres.
Ale zobaczymy, no już mam jeszcze jedno miejsce, ale już mam pomysł na emotikona ogólnie. Okej, cały czas to. Dobra, troszkę poczekamy, zanim to ulepszymy. I dostał on Prime nowy budynek. Czyli to jest nasz świat hutniczy. Tu musi być naprawdę paskudnie. Taka bardzo, bardzo przemysłowa planeta. Dobra, kolejna huta. Będziemy potrzebowali bardzo dużo stopów, żeby rozbudować naszą flotę do maksimum. O, ale tempo gry nie powala ogólnie. Właśnie, galaktyczna społeczność, czyli w tej chwili ma... Przejdzie coś, czego nie wspieramy. Czy jakieś prawa robotnicze. Wtedy waga dyplomatyczna z populacji będzie wyższa. Co nie jest dobre. Nasza populacja nie jest wielka chyba. Czyli zobaczmy, być może poprzemy coś innego, co będzie lepsze, bardziej korzystne. Ok, Manifest Destiny, czyli... O, jeszcze więcej baz gwiezdnych. Armia ksenomorfów. Kurde, bym to wziął, ale mamy mega ślimaki. No nie wiem, czy ksenomorf, taki alien, czy będzie lepszy niż nasze mega ślimaki. Gdyż on, że mega ślimaki by zmiażdżyły. Coś takiego, ale weźmy to, perk, kolejny perk. Rzadka technologia, dobra, bierzemy to. Czyli teoria w niebo wstąpienia. Troszkę długo będziemy nad tym pracować, ale kurde, warto. Perk. Bierzemy. I tak, wróćmy do galaktycznej społeczności, czyli zobaczmy, co moglibyśmy wesprzeć innego. Ekonomia będzie bardziej się liczyć. Też niedobre. Ekonomia. Czterech członków rady. Tu chcę odrzucić naszą dyrektywę. O. Okej, cylindryczny pojazd obcych wszedł na orbitę Wurl-Takren. Bez ostrzeżenia czy wytłumaczenia. Najwyraźniej porusza się bez użycia silników czy dopalaczy. Szybując w całkowitej ciszy przez pustkę kosmiczną. Okej. Okej, czyli na razie nie okazało żadnych sygnałów agresji, ale też nie odpowiada na nasze wezwania. Czyli nasi wojskowi doradcy ostrzegają, że to może być spore zagrożenie. A, bo to jest nad naszą kolonią w tej chwili. Tak, to jest nasza kolonia tutaj. I mamy ten dziwny obiekt. Okej, zobaczmy, jakie mamy opcje. Możemy badać to, specjalny projekt, albo zadbać o bezpieczeństwo. Jesteśmy ultra ciekawskimi, fanatycznymi naukowcami. Bierzemy opcję numer 1. Okej, czy mamy w pobliżu jakiegoś naukowca? A, to jest tutaj. A, to jest w tym zdobycznym. To jest ta zdobyczna kolonia. Okej, ten naukowiec coś robi? A, on prowadzi wykopaliska. Ten wspiera badania. Dobra, zbudujmy nowy statek naukowy. Bo mamy wciąż tego naukowca, którego rozwiązaliśmy. Jak się skończyła wojna z Pycimir, podbiliśmy 3 systemy i 1 kolonię. A poza tym bez żadnych zmian, jeżeli chodzi o tą wojnę. Okej, tego bezrobotnego robota wyślijmy na inną planetę, bo to możemy zrobić robotami. Roboty normalnie chyba kontrolujemy. Czyli... Settle. Okej, gdzie? Może na tą nową kolonię.
Okej, dobra. Roboty. Okej, Wul Takren. Okej. Kolejne pokopalisko. Czyli tak, używając sonarów wykryliśmy wielką podziemną sieć korytarzy. I potem się okazało, że te jaskinie faktycznie są połączone wszystkie. Tak, czyli masywna sieć tuneli. Okej. Dwa kolejne odkrycia. Pierwsze jest takie, że tunele nie są naturalną formacją, jednak zostały zamiast tego wykopane przez jakieś potężne siły. O! Drugie, nasze sejsmografy wykryły, że coś wciąż kopie we wnętrzu tej planety. Dobra, być może to znajdziemy. Zima mówi, żeby przesiedlić tamtych. Zobaczymy, ja być może użyję nowych jeonów nawet. O! O, to ciekawe. Zobaczmy, jak to się skończyło. A, przegrali! Okej, bo mieliśmy wojnę pomiędzy najsilniejszą cywilizacją, a więc Tendrakianami, a pomiędzy Federacją, złożoną z Jeonów i Kormatanów. I Kormatanowie odzyskali te systemy, które wcześniej Tendrakianie podbili. Okej, Jeonowie też coś podbili. A, dobra, czyli Tendrakianie już nie są tacy potężni chyba. Okej. Czyli mamy tutaj tak zdecydowanie pierwsze miejsce w tej chwili. Ale jeżeli to przejdzie, to ulegnie to zmianie, bo research concluded. Tak, nasza ekonomia nie jest chyba zbyt silna. Właśnie, czy możemy to sprawdzić? Zobaczmy, okej, zobaczmy, jaka tu jest ekonomia u nas. 633. A ten Drakianie, powiedzmy, 837, czyli tak, mają troszkę silniejszą ekonomię. Lasery gamma, świetnie. Kolejny poziom. Zaawansowane reaktory. I to już są późne technologie. Bardzo, bardzo późne. Weźmy te reaktory. Stawiska stowie, rywalizacja z Prikiti, okej. Okay. A Prikiti też tu sporo zdobyli. Zdobyli to na Hedarach i te cztery systemy na Savixcastach. Czyli musimy na nich uważać. Są zacofani, ale są fanatyczni jak cholera. Okej, okay, masa edyktów, które aktywowaliśmy na czas wojny, minęły. O, Kormatanowie! A, podbudowani tym zwycięstwem ogłaszają nas rywalem. A, to ciekawe, być może będzie jakieś wyzwanie od Jeonów i Kormatanów. Okej, zwróćmy im to. Tą przysługę. I też zrobimy z nich rywali, wtedy będziemy mieli więcej wpływów. I wiecie co, ja się zlituję nad tymi Czyrni. Sterraformujemy tą planetę, czyli aktywujmy ostatniego Baola i sterraformujmy Wul Takren. Tak, bo tu się, okej, policja ustabilizowała sytuację, ale wciąż to nie są idealne warunki. Po prostu ta kolonia nie będzie zbyt produktywna. Ale byłaby dobrą kolonią naukową, bo można by badać tą dziwną tubę kosmiczną. A dobra, zasiejmy tu nowe baole. Okej.
właśnie, zróbmy z tego kolejną planetę naukową w sumie. Czyli dajmy tu... A, okej, muszę ulepszyć budynek rządowy, okej. Construction project concluded. Okej, nowe pole bezrobotne. No, a dobudujmy jeszcze jeden dystrykt rolniczy dla nich. Okej, to są posiłki, które automatycznie... Okej, lecą najpierw tu, potem tam. Dziwne. Ale w końcu powinno dolecieć na miejsce. Okej, modyfikacja robotów. Moglibyśmy je ulepszyć. A weźmy na razie to. Weźmy bonus do badań inżynieryjnych. Nowa planeta nie ma gubernatora? Wiem, tylko... Ja nie wiem, jak to zrobić, bo ja nie chcę zrobić tego automatycznego sektora. Bo sztuczna inteligencja nie potrafi tego robić. A, pojedyncza... przypominająca robaka forma życia. O olbrzymich proporcjach jest odpowiedzialna za te wykopane tunele. A raczej zjedzone. Ok, czyli proces ten spowalnia, ale to dlatego, że wielki robal powoli zamiera głodem. A, czyli to on jest odpowiedzialny za zniszczoną roślinność. Czyli czerw z Duny. Mamy czerwia z Duny. Okej, kopiemy dalej. Chociaż nie no, być może zbadamy tego robala. A, statek naukowy, tak. Okej. Czyli mamy tego naukowca, trzeci poziom, on się sprawdzi. Bramą szybko powinien przelecieć i wysyłamy go na... Okej, to był ten system? Nie, kurde, gdzie to było w takim razie? Wurltakren, gdzie to kurde? A, okej, nazwa jest inna po prostu. Nazwa planety jest inna niż gwiazdy, okej. To jest troszkę mylące, ale dobra, niech będzie. Okej, dlaczego nie... A, ten specjalny projekt jest tutaj. Okej. Dobra, czyli nie potrzeba do tego naukowca. Stwórz sektor i nic nie zmieniaj. Okej, dobra, zobaczmy. Okej. Ja nie mam doświadczenia z tym w ogóle. Jak zrobić sektor? Z tego interfejsu tu. Tutaj? A, create new sector, okej. Dobra, jak dołączyć teraz do tego planety? Okej, chcę tu dodać więcej planet. No kurde, okej, czyli będę musiał mieć jeden sektor na jedną planetę? Okej, to... zbyt upierdliwe chyba. Chyba, że to można jakoś zrobić. No bo to się zmieniało. Ja pamiętam, że kiedyś sektory się na mapie klikało i to było wygodne jak cholera. Oni to zmienili chyba. Nie wiem, dlaczego to zmienili, że automatycznie są przydzielone te sektory. A zresztą właśnie, bo to Lirchi jest gdzieś tutaj. Dobra, spróbujmy zrobić... A nie no, obok są inne planety. Kurde, naprawdę to musi być jeden z... Każdy musi mieć własny sektor? Planety automatycznie się dodają, no nie dodały się. Okej, weźmy Nemozji. Spróbujmy tutaj. Okej. Co? Zero... Co? Okej, dobra.
Okej, okay, dobra, mamy jeden sektor na dwa. Ale to jest upierdliwe, one są tuż obok, kurde. Nie, wiecie co, nie. Nie, bo... To mi utrudni przewijanie tutaj i szukanie. Tu już jest zbyt dużo planet. To będzie upierdliwe jak cholera. Ja nie mogę tego umieścić w jednej liście. Nie, ja wyłączam kompletnie ten sektor. To jest bez sensu. To wydłuży grę, jest zbyt upierdliwe. No nie wiem, Paradox powinien nad tym popracować. Już było lepiej. Było naprawdę lepiej. Dobra, wyłączmy to w cholerę. Dobra. Okej, dobra, strata czasu, sorry. Special project concluded. Okej, zobaczmy. Czyli pomimo dokładnych badań, ten enigmatyczny obiekt i jego pochodzenie wciąż jest pokryte mgłą tajemnicy. Nie jest organiczne, ale nie jest też całkowicie maszyną najwyraźniej. I zajmuje się najwyraźniej jedynie zbieraniem, przechowywaniem i kodowaniem danych. Ok, czyli powierzchnia tego jest pokryta jakimiś rowkami mikroskopijnymi. Ok, i... czyli wykonane ze stopu, który jest obcy dla naszej galaktyki. A, dobra, troszkę badań inżynieryjnych. Spoko. Bonus gubernatora. Wiesz co, ja wolę nie mieć bonusu i mieć szybki dostęp do planet, niż przewijać jakoś strasznie. No nie wiem. Okej, dobra. Czyli tak, Nemozy Prime. Czyli tu głównie się interesujemy energią, ale weźmy też na handel postawmy. Zróbmy planetę handlową. Częściowo być może. Ja praktycznie nie budowałem tego, te centra komercyjne. Czyli dajmy to. Bastramar Prime. Generatory, okej. Okay. To samo. I Vultarken. Okej, okay, tutaj budujemy. Kurczak Pożogi mówi, żeby... ze względu na naszą etykę zrobić coś z Pricky T. Być może, ale na razie nie mamy bezpośredniej granicy z nimi. Jeżeli to się zmieni, to bardzo możliwe. Okej, okay, i zobaczmy, czy nasza flota w końcu wróciła. Nie, ciągle leci. Ale prawie, okej, okay, prawie na miejscu jeszcze kilka systemów. Research concluded. A właśnie, możemy chyba już, bo jakieś tam niewielkie straty mieliśmy, czyli zbudujmy już od razu posiłki. Tak, to możemy zrobić. A, ta flota nie miała żadnych strat, okej. Okay. Zaawansowane dopalacze. Hipertarczy, okej. Okay. Nie rozumiem, dlaczego zrobili ten system z sektorami, które są przypisane. No, kompletnie tego nie rozumiem, przecież byłś... Bardzo dobry system, gdzie można było sobie na mapie klikać, podzielić swoje terytorium na sektory. Niezrozumiałe, kompletnie niezrozumiałe. Mogę zniszczyć gdzieś blokery, ok. Bastamar Prime. To? Okej, okay, nie mam chyba... Bastamar Prime? Wybierasz stolicę sektora, a sektor tworzy się sam i zalicza... No... Ale nie, jak... Ale to nie rozwiązuje tego problemu, że będę miał zylion sektorów.
z jedną czy dwoma planetami, co się mija z celem. Kompletnie. Okej, dobra, ulepszymy kolejny budynek administracyjny, bo odrobinę przekraczamy limit. Czyli czas najwyższy na to. Ciągle bezrobotny robot. Okej, kolejne wykopalisko, zobaczmy. Okej, czyli udało nam się wykryć jakąś sztuczną strukturę, która wydaje się być bardzo stara. Czy jakiś posterunek naukowy stworzony przez obcych miliony czy tam tysiące lat temu. Czyli to była broń biologiczna. Czyli ci naukowcy wykryli tą broń biologiczną, czyli tego wielkiego robala, którego uaktywnili. I zaczął powoli zżerać cały ekosystem, okej. Okej, mamy też jeden zapis ciekawy, czyli najwyraźniej projekt. Projekt pozyskania lawy pójdzie zgodnie z planem. I wkrótce one aktywują się na większość znanych zamieszkiwanych planet w galaktyce. Czyli. Czyli najwyraźniej na większości planet jest taki śpiąca larwa tego mega czerwia. Okej, dobra, to wszystko. Tej nowej planecie mam blokery. Dobra, czyli świetnie, czyli mamy tu w tej chwili raj. Czerni będą oczywiście zadowoleni z tego powodu. I tak, zróbmy z tego planetę naukową, czyli przyda nam się chyba druga planeta naukowa, zwłaszcza, że mamy ten bonus. Tak, i wyślijmy tutaj właśnie od razu tego naukowca, który w tej chwili nic nie robi, bo go jednak, jak się okazuje, nie potrzebowaliśmy. Tego możemy wysłać, okej. Bo on skończył wykopalisko. Dobra, niech przyspiesza badania naukowe tutaj. Okej. I te blokery też możemy od razu zniszczyć. Aktywny wulkan, okej. Ja już chyba wszędzie polikwidowałem blokery, nie wiem, czy jeszcze jakieś mam. Nie, chyba nie. Chyba wszystkie zlikwidowane. Czy na tej nowej kolonii są jakieś badania? Jeżeli chodzi o projekty, to nie. Okej, flota wróciła na miejsce, dobra. Jedna, druga. Za chwilę będzie na miejscu, czyli będziemy mogli tą flotę zmodernizować w końcu. Dobra, ulepszenie. Czyli zobaczymy, jeżeli to ulepszymy i... Jeżeli ulepszymy i rozbudujemy nasze floty. Okej, druga też jest chyba na miejscu, ulepszmy. Zobaczymy, ile to będzie miało. Jeżeli będzie miało, podchodziło pod 40 tysięcy, to zainteresujemy się kosmicznymi potworami. Być może spróbujemy coś z nimi zrobić. Na Lirci mam blokery? Faktycznie jest jeden. Toksyczne wodorosty. Dobra. Okej, czyli nasza, tak, nasza stocznia rozbudowana w tej chwili do maksimum. Pracuje bardzo szybko. Technicznie mamy tu jeden węzeł handlowy, ale... Właśnie, będziemy mogli go chyba zlikwidować i tu zbudowaliśmy to i będziemy mogli pobrać właśnie ten handel, którego nie pobieramy, tak więc zróbmy to. Tak, z tych dwóch planet naprawdę masa handlu, który tracimy w tej chwili. I kolejna tradycja. Ostatnia już, dziedziny harmonii, czyli... Okej, zobaczmy. Jeżeli będzie wojna defensywna, będziemy budowali statki o 33% szybciej. I wewnątrz naszego terytorium będą 15% bonus do obrażeń. A jeżeli to wszystko wprowadzimy, to jaki będzie bonus?
O! Administracja będzie skuteczniejsza, okej. I kolejny perk. Dobra, zobaczmy. Kolejna modyfikacja genetyczna. Albo. O, dobra, bierzemy to. Ciało jest słabe, moi drodzy. Tak, nasze słabe organiczne ciała ograniczają możliwości naszych ultrainteligentnych psilonów. To jest nie do przyjęcia. Mamy w końcu przecież technologię. To więc, aby zyskać cały nasz potencjał, musimy zacząć wszczepiać cybernetyczne implanty. Kurde, a czy warto? Okej, tańsze utrzymanie robotów, ja praktycznie ich nie mam. Szybsze budowanie robotów. Ale będzie też specjalny projekt wszczepienia implantów, bo to pasuje do naszej rasy jak cholera, nie? To pasuje do naszej rasy i będziemy mieli też drugiego perka z technologii za chwilę, dosłownie. Dobra, weźmy to. To pasuje roleplayem. Okej, czyli mamy w tej chwili technologię, aby stworzyć zaawansowane cybernetyczne implanty i produkować je na dużą skalę. Czyli nasze centra medyczne, wszędzie wewnątrz kwanty psylonów, są przygotowane, aby rozpocząć operację. Okej. Mamy specjalny projekt. Okej, to troszkę potrwa, ale dobra. Okej, nowy władca. Więcej kredytów. Okej, może być, ale straciliśmy. To był chyba naukowiec na pokładzie czegoś. A, tu wspierał badania. Kurde, dobra. Wspierał badania? Nie, ten wspiera. Okej, to co ten naukowiec robi? Dobra. Tego wysłaliśmy wspierać badania tam. A, ten wspiera badania tutaj. Dobra, to weźmy lepszego do wspierania badań. Tego wyślijmy na razie tu. Będzie trzymany w rezerwie. A tego poziom 7 w końcu to. Tak, będziemy mieli duży bonus. Zacznij budować więcej robotów? Za późno na to. Nie ma sensu. A nie potrzebuję dużo więcej populacji, tak naprawdę. Właśnie, nie wiem też, czy jest sens, bo zmodyfikujemy tylko psilonów? Bo psiloni to w tej chwili. Nie, może 20% naszej populacji. Okej, bezrobocie na mentorze Prime. Ulepszamy tu oczywiście pracownie naukowe. Orbogon Prime. Świat rafineria. Czyli tu jakieś egzotyczne materiały, czego potrzebujemy w tej chwili. Troszkę więcej gazów. Okej, pierwsza flota ulepszona. Czekamy na drugą. Okej, dlaczego tu brakuje jednego okrętu? I dlaczego tu są różne liczby? Kurde, przecież powinny być identyczne nasze floty. Ja się ostatnio upewniłem, że mają identyczny skład. A, tu nie ma dwóch lotniskowców. A, okej. Ale nie, kurde, nie rozumiem, dlaczego tu jest 78 na 100. Okej, dlaczego nie mogę
Kurde, dobra, jest napisane, że flota ma pełnię sił. Armada Galatora. Okej, okay. Armada Galatora. Okej, okay, ktoś mi powie, o co chodzi? Teraz nie ma. Dobra, jeszcze raz dodajmy. Okej. Okej, tego nie rozumiem. A jeżeli dodam jakiś inny okręt? Okej, to mogę wzmocnić. Jest jakiś limit pancerników, czy co? Zobaczmy tak. A nie, nie. Okej, dobra, nie rozumiem tego. Statki są w budowie? Nie. Chyba nie. Nie, ulepsza w tej chwili. Bo jest bug w grze, muszę stworzyć nową flotę. O kurde, dobra. Czyli to jest bug. Okej, głosowanie dopiero będzie nad... A, dobra, okej, czyli powoli do tego... do wyboru zmierza to. Czyli muszę de facto stworzyć nową flotę, zlikwidować tą za pomocą... O kurde. A. Dobra, nie wiem, podzielę może te floty i... Okej, dobra, to ten system... Okej, no kurde, co... paradoks. Okej, nie mam pojęcia, jak to zrobić. Jest ograniczenie co do tytanów, ale co do pancerników chyba nie ma. Okej, hipertarczy. Weźmy tą lancę cząsteczkową. Mogę już dodać, wiem, ale ja nie chcę stracić tej drugiej floty, nie? Ja... Dobra, połączmy jeszcze raz te floty. Czyli to będą te dwie. Merch. I zobaczmy, czy teraz mogę dodać. Kurde, no co za... Okej, dobra, jeszcze raz. Dobra, podzielę te floty jeszcze raz. W jednej połówce dodam dwa pan... Okej, czyli tu są dwa, czyli teraz to zbuduję. A nie, kurde, teraz buduję wszystko. Kurde. Dobra, moi drodzy, przerwa ogólnie. Ja postaram się powalczyć z tym interfejsem. Ale... Okej. To jest problem. To jest naprawdę problem. Dobra, krótka przerwa.